Witamy Państwa w studiu lublin.com.pl live. Państwa i moim gościem jest pan Grzegorz Kurczuk, były minister sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Rady Politycznej Twojego Ruchu i kandydat koalicji Europa Plus, Twój Ruch do Europarlamentu. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry Państwu. I od tego chciałbym zacząć. Może niekoniecznie mówmy tylko o wyborach, ale popatrzmy trochę wstecz. Kilka razy w naszych programach oddaliśmy się takiej refleksji. Czy mężczyzna jest aż tak bardzo na marginesie politycznego życia kraju, że postaci politycznie znaczące w samym Lublinie niewiele tak naprawdę osiągają na forum ogólnopolskim? Właściwie to pańska droga polityczna jest jednym z nielicznych wyjątków, przy czym nie chodzi nie tylko o pozycję, którą pan osiągnął jako minister sprawiedliwości, jako prokurator generalny, ale także to, co pozostało po pańskim dziele, co zostało na Lubelszczyźnie. Ja mówię w tym momencie o bardzo konkretnych inwestycjach, które tutaj w ramach wymiaru sprawiedliwości powstały, remoncie sądów, obiektów służących wymiarowi sprawiedliwości, systemowi penitencjarnemu, ale także, czy mało na przykład kto wie, takim ułatwieniom prawnym, które pozwoliły na powstanie choćby w Lublinie hali targów lubelskich, które również były realizowane dzięki inicjatywom politycznym i prawnym pana ministra. Miło mi słyszeć te słowa, bo czas płynie, już trochę tej wody w Bystrzycy upłynęło, zanim przestałem być ministrem, więc dziękuję bardzo za te miłe słowa. Część z Państwa pamięta, część na pewno nie, no przecież co roku wchodzi kilkaset tysięcy młodych ludzi w dorosłość i niezbyt często sięga, i słusznie, bo mają ciekawsze zajęcia do historii, ale faktycznie był to okres, kiedy udało się dla Lubelszczyzny w zakresie wymiaru sprawiedliwości i szeregu innych inicjatyw dużo uczynić. Zresztą nie tylko, bo mogę sobie poczytywać w swojej działalności politycznej za zasługę jedną rzecz, że w ciągu 20 kilku miesięcy bycia ministrem udało mi się zwiększyć budżet resortu, w części zwłaszcza na inwestycje, o niemal 50%, licząc i środki europejskie. Oczywiście nie stało to się na zasadzie cudu, między innymi dzięki dobrej współpracy z ówczesnym wicepremierem do spraw gospodarczym Grzegorzem Kołodką, z którym mi się udawało znaleźć doskonale wspólny język i przekonać go do wielu tych rzeczy. Bardzo duża część tychże inwestycji, pieniędzy spłynęła przecież na Lubelszczyznę i to widać rzeczywiście, i to Opole, i remonty sądów i tak dalej. Ale to już jest historia, chciałoby się, żeby to było co roku i przód również. No, to już będzie zależało od tego również, kogo wybierzemy zarówno 25 maja, jak i jesienią podczas wyborów samorządowych i za rok podczas wyborów parlamentarnych. No właśnie, na razie trwa kampania i obserwując ją, jej przebieg na lewej stronie sceny politycznej, muszę powiedzieć, że no, być może mimowolnie, ale jednak pan minister stał się jakby głównym bohaterem tej kampanii, no bo siłą rzeczy jest pan kandydatem koalicji Europa Plus Twój Ruch, ale również dawni koledzy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej bardzo często nawiązują do pańskiego udziału w tej kampanii, jedni chwaląc, drudzy wyrażając sceptycyzm do decyzji o współpracy z partiami tworzącymi koalicję Europa Plus. No, pan tworzył tak naprawdę zręby centrolewicy i lewicy na Lubelszczyźnie, najpierw w szeregach SDRP, potem SLD. To prawda. No, rozstałem się z SLD kilka lat temu. Przez kolejne kilka lat byłem osobą bezpartyjną. Podobnie jak kilka jeszcze innych osób z ówczesnej czołówki SDRP czy SLD, którzy są dzisiaj poza szeregami, Janusz Malinowski, Iza Sierakowska, Anna Czechowska i szereg innych osób, by już wszystkich nie wymieniać, w pewnym momencie stwierdziliśmy, że ten kierunek polityczny aktualnych kierownic partii to nie jest to, o co nam chodziło w latach 90. i każdy z nas z różnych powodów w różnym okresie odszedł, zostając wiernym w dalszym ciągu szeroko rozumianym ideom lewicowości czy centrolewicowości. Ja oczywiście bardzo żałuję, że nie udało się w tych wyborach, ale i w minionych również, uczynić tego, by polska centrolewica, czyli partie demokratyczne, centrowe, ruchy kobiece, zawodowe i partie stricte lewicowe poszły szerokim frontem do wyborów, zachowując oczywiście swoją samodzielność, odrębność organizacyjną. W tych wyborach startują jakby dwa bloki. Mam nadzieję, że 26, czyli dzień po wyborach, niektórzy nasi koledzy z różnych stron przejrzą na oczy i zrozumieją, że tylko w jedności siła i by iść do kolejnych wyborów w ciągu
półtora roku czekają nas kolejne trzy próby wyborcze, czyli samorządowe na jesieni i prezydenckie w przyszłym roku i pod końcu parlamentarne w następnym roku, że trzeba ustąpić trochę pola, miejsca innym i pójść szerokim blokiem. Ja z kolegami z SLD staram się mieć bardzo dobre kontakty, spotykam się po prostu z nimi, buduję wspólny język, choć dzisiaj znajdujemy się gdzie indziej, ale to nie jest istotne. Życie mnie przekonało, że formacje w sensie organizacyjnym dziś są, jutro nie ma. Życie wymusza rozmaite zmiany, więc ja zakładam i mogę to z całą pewnością powiedzieć, że formuła organizacyjna tego szerokiego frontu, o którym pan w podtekście pytał, centrolewicowego, jeszcze znajdzie swój wyraz. To, co jest dzisiaj, jest moim zdaniem przejściowe, choć zastrzegam, z dnia na dzień to się nie stanie. Na to trzeba czasu, pewnej dojrzałości. No i tego, by doły partyjne wymusiły na liderach wspólne działanie. No, sam kształt już tej formuły, jaką jest Europa Plus, no jest, trzeba przyznać, wewnętrznie złożony. Mamy tam formacje przecież stricte liberalne, tak jak Stronnictwo Demokratyczne Pawła Piskorskiego, mamy środowiska wyraźnie lewicowe, a taką dwoistość na przykład było widać, no choćby podczas tych ostatnich wydarzeń związany z kanonizacją Jana Pawła II, kiedy z jednej strony mieliśmy Aleksandra Kwaśniewskiego no, w Watykanie, co tak dosyć sceptycznie skomentował poseł Palikot, z drugiej strony no, takie wyskoki jak posła Domarackiego, który tam pozwolił sobie na takie dość niezbyt wybredne żarty z kanonizacji. Czy tak szeroka formuła współpracy pana zdaniem pana ministra jest czytelna dla wyborców? Z pewnymi trudnościami. To dotknął pan poważnego problemu, ale tak przy koalicjach zawsze na początku bywa. Ta różnobarwność, różny temperament, chęć błyśnięcia i szereg innych powodów daje takie oto skutki, które pan mówi. Bliższa współpraca, dłuższy okres czasu spowoduje pewne ścieranie się i dopracowanie pewnej większej puli wspólnych poglądów, bo na pewno, tego pan nie zanegował, że więcej łączy tych ludzi niż dzieli. Pan wymienił Janusza Palikota, ale nie wspomniał jeszcze o Ryszardzie Kaliszu, który dzisiaj też jest w Lublinie. Jego stowarzyszenie, Stowarzyszenie Marka Siwca, jest Andrzej Celiński, są działaczki Kongresu Kobiet, są działacze samorządowi tacy jak ja, więc ta formuła Europy Plus Twój Ruch jest bardzo, bardzo szeroka. No i trzeba się po prostu zgodzić w tej sytuacji, że każdy pewną odmienność i pewne swoje poglądy na niektóre kwestie ma. Zresztą. Mam swoje raty, już wiem, że wszyscy ze wszystkimi, we wszystkim nigdy się nie zgodzą i życie nauczyło mnie pewnej tolerancji, powściągliwości, czekania cierpliwie na to, aż niektórzy też dojrzeją. No tak się też stało, że Koalicja Europa Plus stała się bohaterem ostatnich dni kampanii, wszystko za sprawą Pawła Piskorskiego, zresztą jego wypowiedź jest już na stronie lublin.com.pl, zachęcamy do odsłuchania. Paweł Piskorski przypomniał sobie po latach początki Kongresu Liberalno-Demokratycznego, zarzucił jego liderom przyjmowanie wpłat finansowych od biznesmenów, ale także od CDU. Nie precyzuje tych swoich zarzutów, mówi, że zrobi to później. Z kolei obrona ze strony Platformy jest no tyleż kategoryczna, co również mało konkretna. Panie ministrze, no w czasach, kiedy rodził się ten dziki kapitalizm, także polityczny kapitalizm w Polsce, lewica była w opozycji i była bardzo krytyczna wobec tych mechanizmów. Tak, ale powiem panu tak, ja słuchałem tej wypowiedzi, której pan przed sekundą wspomniał na lublin.com.pl. Konkretnych takich w sensie powołania się na dokument, nagranie, czyli to, co jest dowodem w pewnym procesie, pan Piskorski nie przytoczył, choć zapewne je ma, bo nie mając nic, na pewno by nie formułował tego typu stwierdzeń. Samej książki nie czytałem. Być może o wszystkim nie wiem, bo to jest świeżyzna sprzed dosłownie godzin. Jeśli ktoś poczuł się obrażony, dotknięty tym, co mówi pan Piskorski, to niech go poda do sądu. To jest najlepsza metoda. Będziecie państwo jako dziennikarze robić sprawozdania i dzięki wam wszyscy się łącznie ze mną dowiemy, coś było na rzeczy, czy nie. Zwłaszcza, że jest tryb wyborczy, prawda? To mówię, że jest tryb wyborczy, który, nie wiem, czy państwo wiecie, polega na tym, że w ciągu 24 godzin sąd w oparciu o to, co przedstawiają jedna i druga strona, musi rozstrzygnąć, więc nikt nic nie chowa, tu nie spekuluje, bo nie ma na to po prostu czasu. Albo pokażesz, jest orzeczenie sądu, a jak nie pokażesz, twoja strata. Zobaczymy. Jeśli
strona, powiedzmy, umownie dawnych działaczy Kongresu Liberalno-Demokratycznego, tu potężna grupa jest dzisiaj w Platformie Obywatelskiej, poczuje się dotknięta, to na pewno jakaś reakcja z ich strony będzie. Już są, choć takie dość powściągliwe. Jest droga sądowa, są rozmowy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ja jestem trochę zaszokowany tymi stwierdzeniami, bo w Polsce nic tak źle od 200 lat się nie kojarzy, jak korzystanie z cudzych pieniędzy, a już zwłaszcza rosyjskich, niemieckich, czy to jak jeszcze przed zaborami było i austriackich, bo ci też deprawowali polską magdaterię i szlachtę. No więc zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, ale to skądinąd nasuwa też jeszcze jeden temat. Tak naprawdę kandydaci startujący w eurowyborach mówią niemal o wszystkim poza zakresem kompetencji właściwym Parlamentowi Europejskiemu, a więc niektóre partie startują, żeby zajmować się historią, inne będą chciały zajmować ma pan, się... Ma pan rację, celnie pan to zauważył. Przepraszam, że wpadłem panu w słowo, ale faktycznie wszyscy pływają na takich sprawach ogólnopolitycznych. Mówią i o bezrobociu, i płacy minimalnej, co jest skądinąd bardzo ważną rzeczą. Ja też mam na ten temat swój pogląd, natomiast mało kto, podejrzewam nawet i część kandydatów, nie ma zielonego pojęcia o tym, czym Parlament Europejski się zajmuje, czyli tworzeniem prawa, które w znakomitej części przechodzi do Polski, staje się częścią składową, obowiązkową polskiego systemu prawnego. Będąc ministrem, wspomniał pan o tym, to akurat było przed rokiem 2004, no byłem szereg razy w Brukseli, uzgadnialiśmy, to przecież były dziesiątki ustaw, setki rozporządzeń, zarządzeń dostosowawczych polskie prawa do norm i przepisów europejskich. Ja mam pojęcie o tym. Gdybym się tak trafiło, że przyszłoby mi pracować w przyszłości, to odpowiadając na pańskie pytanie, czym byś się pan, czyli ja, zajął? No przede wszystkim stronę prawną. Czuję, że wszyscy by tam patrzyli na mnie, no były minister do spraw legislacyjnych. Znam się na tym, robiłem to. Zgoda, ale jest jeszcze jeden element, o którym, korzystając z naszej rozmowy, muszę powiedzieć, niby oczywisty, a mnie aż dziwi, że większość kandydatów o tym milczy. Polska, to trzeba przyznać rządowi pana Tuska, wynegocjowała no 70 kilka miliardów euro, to tak cirka będzie na dzisiejsze pieniądze, według kursu około 300 miliardów złotych. Są przepotężne pieniądze. Często ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, bo jeśli ktoś ma 3 tysiące na stole, to umie policzyć, dotknąć, a 300 miliardów to jest jakaś abstrakcja, a to są gigantyczne pieniądze. Jest potężny problem. My w regionach, zwłaszcza takich jak Lubelszczyzna, która jeszcze odstaje w wielu sprawach od średniej krajowej, powinniśmy pilnować, żeby te złotówki na Polskę Wschodnią, na Lubelszczyznę doszły, żeby były mądrze zainwestowane, sensownie rozliczone, żeby to szło na podwyższenie poziomu życia nas, bo jeszcze żyjemy, naszych dzieci i wnuków, kto je ma. I podkreślam ten element regionalny dlatego, że być może to jest jedna z ostatnich szans na kilkadziesiąt lat historii Polski w przód, kiedy takie gigantyczne pieniądze otrzymamy. Być może w przyszłości nigdy już takiej skali tej pomocy nie będzie. Więc zmarnowanie tego to byłoby rzecz wręcz karygodna. Dlatego ja w kampanii mówię o sprawach regionalnych, i o sprawach tych prawnych, bo na tym się znam i na tym ta praca w Brukseli polega. No pojutrze będziemy świętować, możemy na pewno pamiętać 10. rocznicę naszego wstąpienia do Unii. Gdyby pan miał tak najkrócej podsumować te 10 lat, zrobić bilans naszej obecności, naszej lubelskiej zwłaszcza obecności w Unii Europejskiej, czy będzie to więcej tych wątków dodatnich, rozwojowych, czy na przykład większe spojrzenie jednak na pewne koszty, także koszty społeczne dla rolnictwa, koszty związane z drogimi inwestycjami realizowanymi, czasami może nawet zbyt drogimi. Czy tych plusów, czy minusów było więcej przez te 10 lat? Moim zdaniem zdecydowanie więcej. Popatrzmy, Szanowni Państwo, na infrastrukturę, czyli to, co warunkuje poziom życia ludzi, ale także pozwala na przyciągnięcie kolejnego kapitału. Choćby to klepane już kwestie dróg, no żeby gdzieś zainwestować i ktoś do nas przyjechał, to musi mieć jak przyjechać. Można krytykować, czy to lotnisko dokładamy do niego, czy nie. Ale to się nie robi z dnia na dzień, czy na dwa, czy na pięć lat. W polityce, w działalności gospodarczej trzeba mieć jakąś strategię i patrzeć na 15-20 lat przód, co się chce. I powoli, systematycznie, tak pozytywistycznie bym powiedział, to realizować. Oczywiście z pewnym pomysłem, z głową, jak to się popularnie mówi. Więc odpowiadając na pańskie pytanie jednoznacznie, tak, ja tych plusów widzę więcej,
co nie znaczy, że nie dostrzegam pewnych elementów związanych czy kosztów. No, ale jak się gdzieś wchodzi i chce się gdzieś być, to również pewne koszty są. Wszyscy zapominamy o tym, że my też składkę do Brukseli płacimy. One są zdecydowanie mniejsze niż te pieniądze, które otrzyma, więc per saldo się Polsce to opłaca. No ale to też trzeba powiedzieć, bo ktoś zarzuci, no a o tych składkach nie mówicie. Nie. To jest. O dziwo, proszę pamiętać, ta Unia przecież otworzyła nam granice. Dziś możemy jeździć, o czym nikt już nie pamięta, bo to jest tak normalne. Może podjąć pracę za granicą w większości krajów, o czym jeszcze 10 lat temu było trudniej niż dziś, choć nie chcę powiedzieć, że niemożliwe. Więc skracając się z uwagi na czas, to jeśli postawić to na wadze, to moim zdaniem te korzyści są większe niż te negatywy czy braki. Kończąc już wątek może wyborczy, panie ministrze, wspomnieliśmy, że czeka nas tak naprawdę wyborczy maraton. Ledwo odejdziemy od urn w maju, już będziemy do nich wracać niż nie przy wyborach samorządowych. Tu muszę zapytać o pomysł, który ja słyszałem w różnych środowiskach centrolewicowych, zarówno w siedzibie SLD na Beliniaków, jak i w kręgach związanych z Koalicją Europa Plus. Parę razy słyszałem pomysł Grzegorz Kurczuk, kandydatem Zjednoczonej Lewicy na prezydenta Lublina. Czy coś jest na rzeczy? Czy dochodzą do pana takie sygnały, prośby? Ale mnie pan trafił. No właśnie, co ja tu mogę panu powiedzieć dziś w trakcie innych zupełnie wyborów. Będę mądrzejszy, patrząc na skalę poparcia dla Europy Plus i innych ugrupowań lewicowych 26 maja, dzień po wyborach. Umówmy się na rozmowę gdzieś w czerwcu, bo przy takiej decyzji, o której pan mówi, trzeba być po rozmowach z liderami ugrupowań, które potencjalnie kandydata wesprą. Ja potwierdzam, faktycznie. Pan to dzisiaj publicznie, a nieoficjalnie szereg osób mnie pytało, indagowało, namawiało. Ja nigdy jeszcze nie powiedziałem tak, bo nie mogę tak powiedzieć. Od człowieka odpowiedzialnego trzeba oczekiwać, że on się skonsultuje, zapyta na jakich warunkach, dlaczego chcecie. I wracam do tego, o czym pan na początku mówił, wytknął, a ja się z panem zgodziłem, mianowicie rozbicie i rozproszenie. Jeśli tego nie będzie, to nie ma najmniejszego po prostu sensu. Ja uważam, że i Europa Plus, i wszystkie inne stowarzyszenia, i związki zawodowe lewicujące, o tak powiedzmy, SLD, powinny w pewnej luźnej, wyborczej formule zawrzeć pewien sojusz, pewne przymierze wyborcze, a wówczas ja jestem gotów rozważyć taką propozycję, no bo jest się przecież politykiem, a to zobowiązuje. Jak słyszę od szeregu osób, a pana dziś wręcz przed kamerami, tego typu rzeczy, no to nie można przejść obok tego obojętnie. No ale na to odpowiedzialność nakazuje po pierwsze się stanowić, porozmawiać i po trzecie podjąć decyzję gdzieś, myślę, czerwiec, lipiec. A więc jesteśmy umówieni na rozmowę w czerwcu. Liczę na to. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Ja również. Państwa i moim gościem był Grzegorz Kurczuk, kandydat koalicji Europa Plus, Twój Ruch do Europarlamentu, były minister sprawiedliwości. Dziękuję państwu, do widzenia. A jutro widzimy się przy konserwatywnej trybunie, w której będziemy komentować wydarzenia tygodnia. Żegnam państwa, Konrad Rękas.